to jest 101 metrów i 66 centymetrów. 3 piętra miesięcznie, nawet z delikatnym zapasem, także jeżeli nawet zdarzy nam się jakieś zatrzymanie rowu ze względu na mróz czy awarię, to w dalszym ciągu roboty idą zgodnie z harmonogramem, nie ma z tym żadnego problemu. Ton stali, które tutaj zostanie wbudowane, moglibyśmy te pręty układać wzdłuż Wisły w to i z powrotem 28 razy. To jest 28,5 tysiąca kilometrów długości prętów. Przy powierzchni Placu Solnego w granicach 10 tysięcy metrów kwadratowych jesteśmy w stanie betonem użytym na tej inwestycji zabetonować go do wysokości 15 metra. Budynek, zaznaczam, tylko wieży, obsługuje 12 wind. Inwestor planuje na 30 marca przyszłego roku uzyskać już pozwolenie na użytkowanie, więc otworzyć obiekt podium, galeria handlowa. Budynek B2 wieża i B3 żagiel są planowane na jesień 2012 roku.